Stadion Miejski w Opolu nabiera kształtów. Właśnie ruszyły roboty związane z najważniejszą częścią stadionu – murawą. A o tym, jak przebiegają prace, Jakub Słupecki. 180 milionów złotych. Tyle Urząd Miasta w Opolu przeznaczył na budowę nowego stadionu miejskiego. Obiekt, który ma pomieścić 11 tysięcy kibiców, ma zostać ukończony do grudnia tego roku. Trwa wiele etapów, znaczy etap to już jest, można powiedzieć, wykończeniowy, ale wiele działań odbywa się w różnych miejscach stadionu, bo jak widzimy, jest utwardzany teren zewnętrzny, stabilizowany, rozpoczęły się roboty brukarskie. Obecnie realizowany jest jeden z ważniejszych etapów budowy stadionu. Najpierw rozpoczęliśmy zasypywanie poszczególnych warstw, kopywanie drenażu i teraz już układane jest tak zwane ogrzewanie murawy, które od dołu będzie po prostu ogrzewało nam tą murawę w okresie zimowym. Pomimo planowanego na koniec roku ukończenia inwestycji, oficjalne otwarcie obiektu przewidziane jest na wiosnę. Otwarcie gdzieś zrobimy wiosną 2025 roku, no bo jest to stadion piłkarski, a pierwsza liga, zakładam, nie gra wtedy, nie ma wtedy w meczy. Aczkolwiek gdyby się tak, za co trzymam kciuki, zdarzyło, że odawansuje do Ekstraklasy, to oczywiście startujemy w grudniu. Stadion, poza tym, że ma dostarczyć wielu sportowych wrażeń, ma również być miejscem do organizacji dużych wydarzeń kulturalnych, a w szczególności koncertów muzycznych. Urząd Miasta zaplanował również zagospodarowanie terenu po obecnym stadionie Odry Opole. Takie było założenie, kiedy mówiliśmy o budowie stadionu, że w jego miejsce może powstać obiekt, którym przez 7 dni może służyć mieszkańcom. Aquapark jest świetnym pomysłem do tego, bo obok już tam funkcjonuje, obok stadionu przez lata funkcjonował basen letni. A jest to centrum miasta, łatwy dostęp mieszkańców z wielu dzielnic, które tam po sąsiedzku są, i z Habrów, i z Armii Krajowej, ale też centrum siatkowe, kampusy Uniwersytetu Politechniki, więc świetne miejsce. Jesteśmy w tej chwili na etapie przygotowywania dokumentacji Aquaparku, czyli jest to zamierzenie realne, a nie tylko koncepcyjne. Kolejnym etapem prac wykończeniowych będzie zawieszenie specjalnej membrany, która będzie stanowić elewację budynku. Jakub Słupecki, Kurier Opolski.